Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Słuchajcie, ja właśnie dotarłam do domku na wieś. Jesteśmy. O, zobaczcie. Ja akurat, słuchajcie, siedzę w samochodzie, bo chcę Wam pokazać zakupy, jakie zrobiliśmy po drodze. Tutaj, słuchajcie, mam dwa nowe kwiatki. Zaraz Wam je pokażę. Jeden jest dla Michała, jeden jest dla mnie. Zaraz Wam wszystko opowiem. Miałam się do odebrania przesyłkę z paczkomatu, co tam jeszcze, musiałam pojechać do Iska, słuchajcie, co tam jeszcze. Byłam też w Kiku, bo musiałam sobie kupić jedną rzecz do pracy, no i tak Wam tutaj pokażę mniej więcej, co kupiłam, więc mam nadzieję, że tutaj kamerę postawię i będzie, o, że będzie mnie widać, mam nadzieję. Jakoś to, słuchajcie, chyba się będzie nagrywać, mam nadzieję. Pojechaliśmy do paczkomatu, bo zamówiłam sobie czapkę taką fajną z daszkiem z firmy Under Armour. Taką czapkę właśnie ma mój mąż i chcieliśmy właśnie mieć takie same, więc tutaj ją mam. On ma w rozmiarze LXL, a ja sobie zamówiłam w rozmiarze SM, więc zaraz ją otworzę i zobaczymy, jak ona tutaj wygląda. Mam nadzieję, że się do niej dostanę. Dobra, jest czapeczka, słuchajcie. Wyjęłam ją z opakowania. To urwiemy. I tą czapeczkę kupiłam sobie na Allegro. Chcieliśmy właśnie, tak jak Wam mówiłam, mieć z mężem takie same. Więc taka czarna. Fajna. Super. Ekstra. No więc czapeczka, słuchajcie, naprawdę jest super, idealnie pasuje. W rozmiarku SM wszystko tutaj gra i jest ok, nie jest w ogóle za luźna. Jest idealnie dopasowana, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. No może nie do sukienki, słuchajcie, tak jak dzisiaj, ale na przykład do szybko. Jakiegoś t-shirtu, krótkich spodenek. Ekstra, naprawdę super. Wiem, że potrzebowałam nowych okularów przeciwsłonecznych, bo te moje stare coś tu mają, uszkodzone szkiełko. Po prostu potrzebowałam nowych i kupiłam sobie takie. Też muszę obciąć, słuchajcie, te... szybko. Czekajcie, może uda mi się to jakoś zdjąć. Albo urwać, poczekajcie. O, dobra. I kupiłam sobie takie. One mają takie ładne, złote wszędzie oprawki. I też jak je przymierzyłam, to były całkiem spoko. Bardzo mi się podobały. Mają taki dość dziwny kształt, zobaczcie, bo są takie trochę okrągłe. Pięknie przez nie widać, niebo jest tak błękitne, po prostu polepszają jeszcze rzeczywistość, więc takie okularki. Jeszcze byłam na poczcie odebrać dla mojego męża przesyłkę, ale tutaj na razie nie będę otwierać. Tu są podobno skarpetki z Venomem z AliExpress, więc jak wrócimy do domu, to sobie wtedy otworzy. Dobra, teraz słuchajcie, przejdziemy do rzeczy z Kika. W Kiku kupiłam sobie taką fajną, żarówiastą koszulkę. Ona jest w rozmiarze 36 i zapłaciłam za nią 7,99. O, taka żarówiasta. Następnie kupiłam sobie do pracy getry, żeby mi się wygodnie chodziło, bo ja w pracy naprawdę robię dużo kroków. Jestem w pracy rzadko, bo pracuję na dyżury 24-godzinne. Ale robię naprawdę dość dużo kroków i teraz jest gorąco i słuchajcie, zakupiłam sobie właśnie takie fajne getry, mam nadzieję. One są takie za kolanko. Za kolanko. O. Też właśnie w Kiku i one kosztowały też 14,99. Kupiłam jeszcze dla Ninki sukienkę.
Ona kosztowała 14,99. Jest taka różowiutka. O, zobaczcie, i jeszcze ma dłuższy tył. Dłuższy tył. O, tak wygląda. I co tu jeszcze? Aha, jeszcze kupiłam dla Ninki już na wrzesień geterki właśnie do przedszkola, do ćwiczeń. I jeszcze kupiłam jej jedną, bo naprawdę ze wszystkich sukienek powyrastała. Na ramionczkach taką w arbuziki, fajną, letnią, zwiewną sukienusię też za 14,99. No i słuchajcie, jak byliśmy w Carrefourze, bo byliśmy tam po jedną rzecz. Michał chciał dostać swoją roślinkę. Wybrał sobie, zaraz Wam pokażę, jaką roślinkę. Taką, wiecie, mało wymagającą, że nawet jak jej zapomni podlać, to nic się jej nie stanie. O, i Michał sobie wybrał taką piękną, o, taką piękną dracenę. Bardzo ładne drzewko. Tutaj, słuchajcie, już jej wychodzą korzenie, więc trzeba ją przesadzić. Ale to dobrze, to widać, że ma zdrowe korzenie. O, więc takie drzewko sobie Michał wybrał właśnie, żeby stało u niego na biurku i ono kosztowało chyba 7,99. Poczekajcie, tak, 7,99. O, więc naprawdę, słuchajcie, dział roślinny w Carrefourze był mega, mega, mega. I ja jeszcze do mojej monstery, którą znacie, którą też Wam pokazuję, i ona też była kupiona w Carrefourze i rośnie bardzo ładnie. Dokupiłam młodszą koleżankę, słuchajcie, i ona kosztowała tylko 14,99. To jest taka malutka, o zobaczcie, taka malutka monstera. Ma mnóstwo młodych listków i tutaj ma, słuchajcie, jeszcze młody, nierozwinięty, ale już widać, że on będzie właśnie z dziurkami. Bo ostatnio właśnie, słuchajcie, czytałam o monsterze i okazuje się, że jeżeli listki właśnie nie mają tych dziurek, to znaczy, że mają za mało światła. I moja monstera, ta duża, niektóre listki właśnie ma takie w całości, niektóre, słuchajcie, wypuszcza z dziurkami. Ostatnio wypuściła listek tylko z jedną dziurką, więc nie wiem. Czy to prawda? Jeżeli jesteście posiadaczami monster, to słuchajcie, dajcie znać, jak z tym jest. Czy rzeczywiście te jakby te dziurki na liściach tworzą się w zależności od ilości światła? No ten listek młodziutki na pewno będzie miał dziurki, bo to już widać. Więc pojutrze ją przesadzę, tak samo jak właśnie tą piękną dracenę Michała. Przesadzimy te kwiatki. Ale to dopiero pojutrze, bo jutro idę znowu na 24 godziny do pracy, więc to się nie uda. A już dzisiaj, jak będziemy wracać do domu, to będzie... Więc zaraz to pochowam. No i tyle, kochani, chyba na razie z tych zakupów, co tutaj miałam Wam do pokazania. A z racji tego, że jesteśmy, słuchajcie, na wsi, to zrobię Wam zaraz aktualizację naszych wszystkich roślinek. Zobaczycie, jak pięknie wszystko rośnie. Zobaczycie naszą dynię. Słuchajcie, jak oglądaliście ostatnie vlogi, ona była taka malutka, to zobaczycie, jak teraz śmignęła. Wszystko Wam dokładnie pokażemy. Także jeżeli lubicie roślinki, lubicie tego typu klimaty, to zapraszamy Was do dalszej części filmu. No i tak, chodźcie, obejdziemy całe nasze tutaj obejście, pokażemy Wam co i jak. Także ja się tutaj już ogarniam i idziemy na obchód. Realizacja kukurydzy. Ostatnio była taka malutka. O, zobaczcie, jaka już jest. Jak urośnie i wstaniemy w tej kukurydzy, to nie będzie nas widać. Będziemy się szukać dzieci w kukurydzy. O, później będą kolby kukurydziane. No, na razie to tak sięga, no, do uda. Ale później to będzie tutaj las kukurydziany.
chyba zejdę tędy. Ale trawy. Tu będzie kwietna łączka posiana. Kupiłam taką kwietną łączkę. Różne kwiatki tutaj będą rosły. No, a tu róża dzika. Dzika różyczka. Zobaczymy, ile Michałowi starczy wody. No na pewno do stołeczki. No tak blisko było. To Ninusia tam dokończy, gdzie Michał nie dał rady. Daj Nina, pomogę ci. Słoneczniki podlewamy. Dasz radę? Super. Wszystkie podlane. Wszystkie podlane. Ekstra. Ziemniaczki. No tu winogrono rośnie. Tam mamy taki duży modrzew, tu mamy jabłonie. Tu za kilka dni będzie stała trampolina. O, tutaj rumianki, a tu piwonie rozkwitły. Pięknie pachną. O, tutaj rośnie marcheweczka. Tutaj rosną buraczki. Tutaj pietruszka. O, zobacz Michał, twój ulubiony agrest, jak już pięknie wygląda. Widziałeś? Pełne krzaczki agrestu. I musimy zobaczyć, jak nasze pomidorki i papryka, co ostatnio sadziliśmy. No właśnie, a papryki tutaj rosną sobie, no. Nie chili, żółte papryki, zwykłe, słodkie. Tutaj pomidorki były sadzone. O, tu jakaś truskaweczka. Truskaweczki tutaj. Ale pachną pomidory. Truskaweczki, truskaweczki. Tu cebulka. Uważaj, nie wdepnij. Jeszcze zobaczymy. On są takie pyszne, że ja muszę jeść. O, zobacz tu Niniuśka. Okej. Chyba wszystko. Teraz idziemy zobaczyć dynię. Jeszcze zobaczymy dynię. Jaki ogromny rabarbar. Zobacz, jakie ma liście wielkie. Zobacz. No. To jest wielkie.
Czekaj, ten ma taki dziwny listek, nie? No, tu są 3, 4, tam jest 5, 6, a tu aż wyrosły 4, albo i nawet 5. O, czekaj, no, musimy tą pokrzywę wyrwać stąd. No, idź sobie pokrzywo. Nasza dyniulka, piękna. Piękna. Tutaj będą rosły tam piękne pomarańczowe kulki. Dobra, teraz idziemy zrywać czereśnie. Piękny krzak boróweczki, pełno małych, młodych boróweczek, zobaczcie, jeszcze zielonych, niedługo będą dojrzewać, pełno, Nina będzie zachwycona znowu, ona te borówki objada odkąd, słuchajcie, zaczęła chyba, nie, jeszcze nie chodziła, już je tutaj objadała, była bardzo malutka, bardzo lubiła borówki, tu mamy węgierki, które owocują na jesień, są przepyszne. Tutaj mamy 3 drzewa węgierek. A tam mamy las. Wszędzie las. Cisza i spokój. Idealnie. Piwonie. Piękne piwonie. Tu są orzechy laskowe ogólnie, te dwa drzewa. O, a tam się Nineczka buja. Hej! Jesteśmy w domku, robimy rybkę. Takie rybciusie ładne? Tak. No dzisiaj tak wyszło, że rybka będzie na kolację. No trudno. Pokażę wam. O, taki rybonek. No, ci się wyślizgnie. O, tak, taki. Pokaż, taki rybonek już ma akurat po głowie, bo głowę mu ucięliśmy przed nagraniem, ale nie smakowałem nigdy. Dorada się nazywa. Mm-hmm. Tobie wkładać cytrynę do środka. Jeżeli to będzie działać tylko i wyłącznie dla smaku, to tak. Mm-hmm. No to tak. Musi
musimy ją posolić. Sól się rybonku. No, sól to podstawa. Mogę wsadzić cytrynę? Zaraz, kochanie, tylko jeszcze musimy, wiesz, damy jej... damy jej jeszcze pieprzu cytrynowego. Ja mogę? Możesz troszeczkę dać, no. Do środka? No, możesz dać do środka, no. A co robicie? Jeszcze, mocno, Michał. Przyprawiamy rybę. Weź jeszcze posyp tu po wierzchu. Okej? Okay. Dobra. Dobra, to włóż te następne tutaj, do tej. Siedź się tam, dobra. Te ci takie grube wyszły trochę. No to nic. I dwa tutaj. No, mogą tak być. Super. Ja to teraz zawijamy. Śmiesznie wyglądają. Ojeny, przecież jeszcze musimy jej dać trochę oliwy. Byśmy zapomnieli. Oliwy musimy jej jeszcze trochę dać, byśmy zapomnieli. No? Oliwa to dla smaku. Rybonek bez dodatków to jest bez smaku taki. No, musi mieć dodatki. Cytryna, sól, pieprz cytrynowy. Cytryna? Można dać jeszcze świeży koperek do środka. A 20 wieszam i robi się rybciusie. No trudno. Rybcie gotowe, pyszne. Rybcie są ogólnie dla chłopaków. Już się na ten filmik żegnam, buźka. Pa! Dziś do blendera trafił zamrożone wczoraj truskawki. No, tak szybko tam nie trafił. Jogurt. Mleko. I parę kostek lodu. Wczoraj zamrożona truskawka. Jest bardzo zamrożona. Zamroziliśmy parę kilo truskawek z jednym jogurtem i brązowym cukrem. No dobra, do blendera. Thank you.